Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Najbardziej znaną i rozpowszechnioną chorobą w obrębie jamy ustnej jest próchnica zębów, na którą niestety cierpi większość Polaków. Ale chorób jamy ustnej i gardła jest znacznie więcej. Proszę powiedzieć, dlaczego powinniśmy dbać o zdrowie jamy ustnej? Tak, w rzeczywistości chorób jamy ustnej mamy dosyć sporo. Nie jest to tylko próchnica, która i tak dotyka bardzo dużego procenta dzieci, ponieważ jest to nawet do 90%. Natomiast jeżeli chodzi o choroby jamy ustnej, to są głównie zapalenia wywołane przez grzyby, wirusy czy bakterie. Mamy m.in. wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, aftowe zapalenie jamy ustnej, czy na przykład ostre zapalenie jamy ustnej i błony śluzowej gardła i przełyku. Czy sposób żywienia ma jakiś wpływ na występowanie tych chorób? Tak, na występowanie i też na leczenie takie objawowe. Między innymi dieta, która jest bogata w witaminę C i witaminy z grupy B, są to witaminy, które działają bardzo protekcyjnie na błonę śluzową i taka dieta jest bardzo wskazana. Poza tym, jeżeli chodzi o takie przeciwdziałanie też tym schorzeniem, to stosowanie diety o niskiej zawartości soli, o niskiej zawartości cukru wpływa bardzo korzystnie na błonę śluzową jamy ustnej i przełyku. Dietetycy często mówią, że w chorobach jamy ustnej i gardła wskazana jest dieta oszczędzająca pod względem mechanicznym, termicznym i chemicznym. Cóż to znaczy? Tak, w rzeczywistości przy schorzeniach jamy ustnej, gdzie na przykład mamy uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej, musimy stosować dietę, która nam ochroni tą błonę śluzową, czyli właśnie między innymi oszczędzającą pod względem mechanicznym, termicznym i chemicznym. A co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza spożywanie pokarmów, które nie podrażniają dodatkowo tej błony śluzowej, czyli wykluczenie pokarmów kwaśnych, pokarmów słonych, pokarmów gorących, bardzo zimnych. Nie zaleca się spożywania mocnej kawy, picia alkoholu i palenia papierosów. A czy we wszystkich tych schorzeniach obowiązują takie same zalecenia żywieniowe, czy tutaj są pewne szczegółowe? Zalecenia żywieniowe są podobne, ponieważ mówimy o tym, żeby wykluczać m.in. na przykład cytrusy, które mają te kwasy, które mogą właśnie podrażniać błonę śluzową. Więc mówimy tutaj właśnie o wykluczeniu palenia, o wykluczeniu spożywania bardzo ostrych też przypraw, które też mogą podrażniać tę błonę. Natomiast osoby, które na przykład mają grzybicze zapalenie błony śluzowej, muszą szczególnie zwrócić uwagę na to, aby ich dieta była uboga w cukry proste, dlatego że cukry proste powodują zakwaszenie środowiska jamy ustnej, a tym samym powodują dalszy rozwój grzybów. Osoby też, które na przykład mają problemy z gryzieniem, problemy z połykaniem, takie osoby też muszą zwrócić uwagę na specjalną dietę, dlatego że to jest dieta papkowata, dieta taka bardziej płynna, czyli koktajle, czyli pasty wszelkiego rodzaju, czyli coś, co nam dodatkowo nie podrażni błony śluzowej jamy ustnej i przełyku, a dodatkowo pozwoli nam na dostarczenie wszystkich składników odżywczych, bo też pamiętajmy, że jeżeli ktoś nie może gryźć albo ktoś ma duże zmiany w jamie ustnej, jest mu po prostu ciężko pewne pokarmy przyjmować, a tym samym powoduje, że niektóre składniki odżywcze nie są dostarczane do organizmu. A kto w ogóle jest taką pierwszą linią ratunku i obrony dla człowieka, który odczuwa jakieś dolegliwości jamy ustnej? Czy to jest stomatolog, czy to jest lekarz ogólny? Jest to przede wszystkim stomatolog. Bardzo dużo osób, które ma problemy z jamą ustną, przede wszystkim idzie do stomatologa. Jest to lekarz, który właśnie między innymi może zdiagnozować różne zmiany w obrębie jamy ustnej. Można też oczywiście iść do lekarza pierwszego kontaktu, który również przepisze pewne środki, które też złagodzą te wszystkie dolegliwości. To proszę powiedzieć, na ile dieta, a na ile farmakologia tutaj w tych schorzeniach jakby mają rolę w leczeniu? Ja myślę, że jest tak mniej więcej 50/50. Wszystko zależy od tego stanu naszej jamy ustnej. Jeżeli na przykład mamy grzybicze zapalenie jamy ustnej, oczywiście farmakologicznie możemy pewne rzeczy jakby wspomagać. Natomiast tutaj na przykład dieta ma ogromne znaczenie, bo jeżeli będziemy nadal spożywać dietę, która jest bogata w cukry proste, która ma bardzo dużo owoców i szczególnie soków owocowych,
zawodowych, to i tak przy stosowaniu farmakoterapii nie bardzo sobie pomożemy. Tak samo jest przy innych, czy przy opryszczkowym, czy przy wrzedziejącym zapaleniu jamy ustnej, tak samo to wygląda. Czyli też musimy pamiętać o tym, żeby dieta była bogata w warzywa, owoce, oczywiście z wykluczeniem tych cytrusowych, które mogą nasilać objawy, żeby była bogata w pełnoziarniste produkty zbożowe, bo to są też produkty, które zawierają dużo witamin z grupy B, które właśnie działają ochronnie. Warzywa, owoce, witamina T, C, to o czym wcześniej wspomniałam, też działająca ochronnie. Do tego oczywiście produkty mleczne. Bardzo dobrze działają fermentowane produkty mleczne, które zawierają bakterie probiotyczne, które również korzystnie wpływają na naszą florę bakteryjną i na odpowiednie pH w jamie ustnej. Czyli też widzimy, że ta dieta bogata w te wszystkie produkty mleczne jest również korzystna. I do tego oczywiście oleje jako dodatek roślinne, do tego chude mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych. Czy dobrze rozumiem, że głównym tutaj takim szwarc charakterem, czarnym charakterem jest cukier i węglowodany proste? A tak, szczególnie jeżeli chodzi o to grzybicze zapalenie jamy ustnej. Ono jest dosyć powszechne i tak naprawdę jest jedno z najbardziej powszechnych schorzeń, szczególnie też u dzieci. Rozwija się właśnie to grzybicze zapalenie jamy ustnej, ale też aftowe zapalenie jamy ustnej, gdzie możemy obserwować białe takie naloty na języku i na błonie śluzowej jamy ustnej. I tutaj na przykład właśnie ta dieta ma bardzo duże znaczenie. To jest też troszkę taka dieta, która nam łagodzi objawy, ponieważ objawami schorzeń jamy ustnej często jest pieczenie, ból, co powoduje, że nie chcemy spożywać niektórych pokarmów, a tutaj jakby od razu wykluczenie pewnych rzeczy, czyli właśnie tych słonych, tych pikantnych, tych bardzo kwaśnych, spowoduje, że te objawy nam się bardzo mocno złagodzą i dzięki temu to leczenie będzie korzystniejsze. Powszechnym problemem wynikającym z jakichś tam nieprawidłowości w jamie ustnej bądź też w układzie pokarmowym jest nieprzyjemny zapach z ust. I on nawet ma swoją naukową nazwę halitoza, prawda? Proszę powiedzieć, skąd się to bierze i jak z tym walczyć? Halitoza to nie jest choroba. Od tego zacznijmy, ponieważ bardzo dużo osób mówi o tym, że halitoza to jest odrębna choroba. Nie, to jest objaw. To jest objaw różnych stanów chorobowych. Może być to objaw różnych zmian niekorzystnych w jamie ustnej, czyli na przykład chorób zęba, ale może być to również objaw chorób zatok, które mamy, albo chorób z przewodu pokarmowego. Osoby, które mają różnego rodzaju niestrawności, wrzody żołądka, też mogą właśnie mieć nieprzyjemny zapach z ust, który wynika z różnych procesów, które następują w jelitach. Tak naprawdę jest to takie schorzenie, które jest dosyć powszechne, jakby ten objaw, który jest dosyć powszechny, natomiast można sobie też dosyć łatwo z tym radzić. No właśnie, w jaki sposób? Oczywiście też dietą. Oczywiście dietą. I tutaj tak naprawdę po pierwsze trzeba zobaczyć, jaki jest stan naszych zębów. Czasami jest tak, że nieprzyjemny zapach ust jest związany z jakimiś zmianami, czy na przykład próchniczymi w zębach, czy jakimiś innymi zmianami w zębach. Więc przede wszystkim wizyta u stomatologa, żeby sprawdzić, czy jest to kwestia jamy ustnej, czy kwestia dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Czyli to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Druga rzecz, oczywiście tak samo jakby ta dieta obowiązuje taka sama przy halitozie, czyli jeżeli będziemy mieli zdrową dietę, będziemy prowadzili, będziemy mieli posiłki regularne, nie będziemy się przejadać, wtedy też ograniczymy różne procesy fermentacyjne w przewodzie pokarmowym, co spowoduje, że też ta halitoza nam zniknie, albo przynajmniej nie będzie tak bardzo nieprzyjemny ten zapach z ust. No i oczywiście chyba należy wspomnieć również o higienie jamy ustnej, prawda? Tak, higiena jamy ustnej jest niezmiernie istotna, czyli myjemy zęby, płuczemy zęby, a dbamy o to, żeby na noc już, jeżeli coś jemy, to żeby myjemy zęby wieczorem, żeby już po tym nic nie jeść, ponieważ podczas snu wycielanie śliny jest dużo mniejsze, a tym samym oczyszczanie się jamy ustnej jest mniejsze. Też staramy się nie jeść żadnych potraw lepiących, które się przylepiają do zębów i pozostają. Tak naprawdę idealnie by było, gdybyśmy po każdym posiłku myli zęby. Wtedy jakby minimalizujemy właśnie te wszystkie objawy ze strony jamy ustnej. Nie wystarczy guma do żucia, która zmienia pH? Guma do żucia jest dobrym rozwiązaniem. Jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, jeżeli na przykład nie możemy umyć zębów, tak? Gdzieś się spieszymy, coś zjedliśmy. Natomiast pamiętajmy o tym, że gumę do żucia się żuje dosyć krótko. To nie jest tak, że bierzemy gumę, możemy ją przez 2 godziny żuć, bo to właśnie przyczynia się do tego, że czasami sobie uszkadzamy plomby. Natomiast wystarczy 10-15 minut i spokojnie wtedy to pH nam się wyrównuje.
Na koniec powiedzmy jeszcze coś o chorobach gardła, bo skupiliśmy się na jamie ustnej, a dalej jest gardło. Mhm. Czy również tutaj jedzenie ma znaczenie, czy ciepłota posiłków? Tak, tak. Ma ogromne znaczenie. Też nie tylko w takich schorzeniach typowych dla gardła, ale też czasami w różnych schorzeniach, które są związane z wirusami, tak? Czyli jeżeli nawet jesteśmy chorzy, mamy grypę albo mamy jakiekolwiek inne schorzenie, anginę, gdzie to gardło jest bardzo mocno podrażnione, tutaj dieta tak samo ma bardzo duże znaczenie. Czyli przede wszystkim unikamy potraw bardzo zimnych i bardzo gorących. One bardzo podrażniają nam błonę śluzową gardła. Też szczególnie jeżeli mamy dosyć dużą bolesność gardła, starajmy się jeść potrawy rozdrobnione, dlatego że wszystko, co jest w większych kawałkach, może mechanicznie uszkadzać tą błonę śluzową i ją dodatkowo podrażniać. Więc starajmy się po prostu jeść bardziej właśnie w formie koktajli, ale nie zapominajmy o tym, żeby też było bardzo dużo warzyw i owoców w naszej diecie, ponieważ to też powoduje, że spada nam pH w ogóle jamy ustnej, co jakby dla dalszych odcinków przewodu pokarmowego jest również korzystne. Bo wtedy już tutaj w jamie ustnej nie ma żadnych niekorzystnych procesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.